Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie jak zawsze kontynuujemy niesamowite przygody z grą Grand Theft Auto 3. Dzisiaj wykonamy sobie misję dla naszego nowego przyjaciela, krótko mówiąc brata Asuki, naszego K. Wykonamy sobie te misje dlatego, że te misje są tak jakby dodatkowe. Kurde, co tu się dzieje? Nie, bo widzę, że nawet... Jak mnie nigdzie nie ma w pobliżu, to się... Znaczy, przepraszam, jak ja jestem w pobliżu, to właśnie się zawsze coś dzieje. Chyba, że po prostu o czymś nie wiem. Dobra, wracając do sceny. Wykonamy sobie misję dla brata Asuki z tego też powodu, dlatego że jego misje są tak zwanymi misjami dodatkowymi. Co to znaczy? To znaczy o tyle to, że... I te misje nie mają żadnych... Że możemy... Może tak. Że możemy ukończyć wątek fabularny, całą grę nie wykonując tych misji. Dlatego sobie w pierwszej kolejności wykonamy te misje. No dobra, zobaczmy co od nas chce. Ucieczka z Kanbu. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Oczywiście nasz... Claudii, bez różnicy co to byłaby za misja, czy to napaść na bank, czy może, nie wiem, obrabować polisariat, komisariat policji, czy może skoczyć z wieżowca z bombą i wysadzić się na środku budynku tak, żeby zginęło milion osób. Nieważne co to by było, nasz Claudii by to wykonał, ponieważ on wykonuje każdą misję. Dobra, teraz jak było napisane takim zielonym kolorkiem, można było tego nie dostrzec, muszę ukraść, że tak powiem, wóz policyjny. O tyle się ciekawie składa, że w końcu ja mam też wóz policyjny w swoim garażu, to jest jedna rzecz. A druga sprawa, że wydaje mi się, że gdzieś w tych okolicach był komisariat policji. Właśnie, nie wiem czy będę zmuszony tam iść po... O, tutaj chyba nawet. Tak? Dobrze myślę? Nie, przepraszam, nie tutaj. Dobra, dlatego zrobimy to w sposób standardowy, tylko czyli taki. Fakt, że to dwie gwiazdki są i bardzo mało korzystnie to wygląda, załóż bombę w samochodzie, aczkolwiek, no musieliśmy i tak ukraść ten wóz policyjny. A jeśli to wygląda, a to, że mam dwie gwiazdki, to sprawa druga. Dlatego teraz tak, jak zgubić policję? No to nie jest, wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Teraz będzie trzeba troszkę wykombinować rzeczy. Muszę założyć bombę, nie wiem dlaczego, mamy odbić brata, ale widocznie Claudii wie co dobre i musimy bombę założyć w tym radiowozie. A bardziej pierwotniejsze jest to, że muszę jakoś zgubić policję, to znaczy na przykład złapać gwiazdkę, co nie? A to wbrew... Znowu to nie jest takie hop-siup, bo gwiazdki nie rosną na niebie, na drzewie, przepraszam. Na niebie to może i rosną. No już, już, drogi, to jestem policyjnym radiowozem. Najtajniejszym i najbardziej special ze wszystkich wozów. Ach, tu niczego nie będzie. Ach, kurczę, prędzej mi się rozwali ten... Dobra, wiecie co, wjedziemy sobie tutaj, zrobimy taki myczek, mam już pomysła nawet. Co można zrobić w tej sytuacji? Otóż tak. Zostawimy sobie na chwilę ten wóz. Kurde, niedobrze. Krótko mówiąc, zrobimy taki myk, że... wjedziemy sobie za pomocą tego auta do sprayowni, przez co zgubimy policję, co nie? To jest taki sprytny myk. Zgubimy policję, co nie, bo ona w ogóle nie widziała, że ja tu wjechałem. No i teraz w elegancki sposób już... Nie, nie! Ło, dobra, myślałem, że coś moje wybuchło. Ale widzę, że nic z tych rzeczy. Dobra, wybuchła tylko ta policja, która tu się uderzała bardzo gwałtownie o ściany. Dobra. Krótko mówiąc, jest elegancko. Jestem ciekaw, czy tak właściwie... Nie, z tego co wiem, tutaj się nie dało naprawić auta policyjnego. Troszkę szkoda, no ale dobra, zobaczymy. Mimo, że to grat i prawie się rozwalił, to może akurat się uda. Tu się montuje bomb. No dobra. O, jak się dobrze składa, co za zbieg okoliczności.
Mamy tu panów policjantów, kurczę, tylko tak... No nie, dobra, nie będę taki. Czy mi się wydaje, czy bomby montuje się tam, właśnie tam, gdzie, skąd ja wyjechałem przed chwilą? Chyba owszem, nie wiem, czyli krótko mówiąc, zrobiłem sobie małe jaja. No ale dobra, nie polemizujmy, wjedźmy po prostu tam, gdzie mieliśmy wjeżdżać już. Nie zastanawiajmy się tak bardzo nad sensem życia. Mam nadzieję, że żaden idiota mnie nie rozwali gdzieś tu strzelając po drodze. Super, wróciliśmy do punktu startu. Mega. Jeszcze przydałaby się naprawa policji, ale z tego co wiem, tutaj nikt nie naprawia policji, bo że niebezpiecznie niby. Dobra, zamontujmy tą bombę. W porządku, teraz jazda na posterunek. No dobra, świetnie. Ej, czy auto jest... Nie, tam odświeżone akurat. Co o tym akurat by mieli odświeżyć, dobra. No dobra, no to teraz miejmy nadzieję, że te auto przez przypadek nie rozwalę uderzając w coś, albo ktoś przypadkiem nie strzeli na przykład we mnie shotgunem, rozwalając moje auto i dojadę nim do samego pokońca. Ej, ale zauważyłem, że ci moi wrogowie, uliczni wrogowie, których tutaj ogólnie spotykam, strzelają we mnie niezależnie od tego, w jakim aucie bym się znajdował. To nie? Co z tego, że jadę w aucie policyjnym? Od razu sokoli wzrok, widzą, że to ja. Już, jep, strzelają. Co nie, policyjni w ogóle strzelają, no to co to jest grane w ogóle? Swoją drogą tutaj był posterunek policji, co nie? Właśnie teraz to odkryłem. Ach, no dobra, nieważne, nie wnikajmy. Po prostu wbijmy tam. Moment, tu jest chyba po drugiej stronie jest też gwiazd, co nie? Tędy będzie łatwiej troszkę. No, otwórzcie. Otworzyło się. Jestem policyjnym wozem, więc się otworzyło. No, ale wiem, że w każdej chwili może się to coś tutaj może się nie powieść. O, chyba będę wbijać do środka. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby aktywować bombę. Fuck, zmienię sobie na kałasznikowa. Oh, yeah! Szybko! Idioto, chodź tu. Dobra, musimy uratować, znaczy go zabrać stąd w sumie. Dlatego weźmiemy sobie tym razem coś bardziej masywnego, jeśli pod tym względem. A dokładnie mam na myśli właśnie to. I teraz tak, teraz musimy uciec. Nie wiem jakim cudem mamy uciec, dlaczego każe nam uciec do sprayowni, skoro mamy wóz policyjny, ale... Okej, nie wnikam. Trzy gwiazdki to jest sporo. Niedawno miałem trzy gwiazdki, bo przy kradzieży wozu policyjnego tyle zdobyłem. I teraz mam znowu. Ciekawe, czy policja się zorientuje, że to ta sama osoba, która niedawno podpadła, znowu podpadła. Dobra, spray chyba nie był tak daleko w sumie, co nie? Kurczę, pojechałem chyba jakąś autostradą. Ach, znaczy nie tą drogą, w sensie nie tą drogą, którą powinienem chyba pojechać, pojechałem. Nie, no niedobrze, cholera. Dobra, nie, dobra, da się tu jakoś załatwić to. Dobra, załatwimy to. Teraz skręt mocno. Jestem masywny dosyć, to mi daje pewną przewagę, można by tak powiedzieć, ale to jest za mało, to stanowczo za mało. Dobra, musimy teraz tu wjechać w ten zaułek. Co nie, ja tutaj ostrożnie się staram. O, tutaj, bodajże tutaj się da wjechać. To sobie wjedziemy. Prawdopodobnie nie będzie dało się przemalować. No patrz, moje auto nie zniknęło jeszcze tutaj. Prawdopodobnie nie będzie dało się przemalować auta policyjnego, tak mi się przynajmniej wydaje, więc troszkę niż... O. Ach, dobra, czyli musimy ogólnie tutaj się przerzucić na te inne autko. Dobra, postaramy się zrobić to dosyć szybko. Tak, żeby nikt nie zauważył. Szybko. Zrobimy ten sam trik, co zrobiliśmy chwilę temu, tak naprawdę. Bo to jest bardzo podobny trik, jaki zrobiliśmy niedawno. Policja oczywiście uparcie próbuje, nie wiem, chyba nas taranować, nie wiem co, szczerze mówiąc, chce osiągnąć policja. A my się teraz elegancko przemalujemy, znowu ten sam trik, znowu w tym samym miejscu. I oczywiście nikt na jak się nie zorientował. Dobra, misja oczywiście poszła nam bez żadnego problemu, zrobiliśmy to naprawdę elegancko. I teraz możemy sobie elegancko zawieźć naszego kochanego przybysza. Dziwne, chyba zniknęły tam wozy policyjne swoją drogą. Możemy zawieźć naszego przybysza. No oczywiście wszyscy mnie strzelają, tak, to jest norma. Norma GTA 3. Tutaj codziennie takie atrakcje, ho, ale zabawne. Dobra, wiecie co, nie polimizuj już, wow. To bolało.
No dobra, nie szkodzi. Ważne, że straciłem gwiazdki. Teraz mogę go elegancko zawieźć tam, gdzie powinienem. Czyli tutaj. Nie ma sprawy, mań. Hakudojo. No i elegancko. 30 tysięcy jak strzelił, co nie? Patrzcie, jak dużo już mam kasiorki. 560 prawie tysięcy już jest na moim koncie. Wyobrażacie sobie, jaka to jest niewyobrażalna fortuna. Dobra, w sumie teraz zastanawiam się. Dobra, wiecie co, nie będę leciał się zapisać. A co tam, zaryzykuję, najwyżej zginę i stracę wszystkie moje bronie. Ale z drugiej strony, czy to jakiś problem, skoro tak naprawdę jedynie żal to może być mojej snajperki, którą jakby nie patrzeć, moja snajperka Boże, brakuje mi teraz określenia. Moja snajperka została kupiona, a reszta broni tak naprawdę wala się przed moim domem, więc żaden problem. Do AK-3, znowu AK-46, nie mam aż tak dużo naboi, żeby żałować. Dobra, zobaczmy, co tym razem chcę. Grand Theft Auto. Groźnie. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Pamiętaj, to tak. Całe szczęście, z tego co widzę, auta są pokazane na mapie, czyli to nam ogólnie ułatwi misję, bo skoro jeśli musiałoby, byłoby tak jak kiedyś, czyli typu, nie wiem, na gdzieś coś tam by mi podał, jakie mam auta znaleźć, ja muszę je szukać sobie po mapie, to o wiele bardziej bym się zdenerwował niż w przypadku... O, fuck. Z drogi uciekaj! Dobra. To było... Jak ty jeździsz, ludzie, dawaj, pokażę ci, jak się jeździ, bo widzę, że nie ogarniasz. Niektórych ludzi czasami trzeba nauczyć troszkę jazdy, bo niestety nie osiągnęli takiego wysokiego poziomu jazdy. Ej, tutaj byłem przypadkiem. Czyżby tu było jakieś legendarne auto, o którym nie słyszałem? Wyjdzie, chodzi chyba, że faktycznie. O, dziwne. Tego auta tutaj nigdy nie było. No ale dobra, nie polemizujmy. Wykonać to wykonać. To jest Stinger. Czy Stinger? Wow, faktycznie jakiś taki zwrotny jakby. Dobra, wyjdziemy sobie tym większym przejściem, żeby go przypadkiem nie narysować, bo jak dobrze, jak przypomnę, może wam mamy go zawieść w nienaruszonym stanie. Zastanawiam się tylko jeden fakt. Czemu, że tak powiem, producent, znaczy twórca, nie wiem, ten mój brat Asuki każe nam to zrobić w ciągu 5 minut. What the fuck? Dlaczego mamy tak ograniczony czas? Przecież litości. Chociaż z drugiej strony tutaj, chociaż minuta, to tutaj jest godzina, no to teoretycznie mamy 5 godzin na to, ale znowu, dlaczego niby mamy... Co za, po prostu widzieliście to, widział, że mam nowe auto, widział po prostu w świecie, on to widział i wjechał we mnie specjalnie, tylko po to, żebym zmarnował dodatkową kasę na remont. Co za brak szacunku. Specjalnie we mnie wjechał. No już teraz trudno, ale widzę, że chyba w podobnym miejscu muszę zawieźć te auta, więc daleko nie będę miał drogi. Ile to kosztuje? No 1000 jak strzelił. Bam! O, za darmo? Przecież on w ogóle tego nie naprawił chyba, nie, naprawił. No, dziwne. Dobra, nieważne. Wysiądź samochodu na zewnątrz. Że co? Może muszę głębiej wjechać? No. No. Samochód dostarczony. Dobra, jeden samochód został dostarczony. Przynajmniej jedna rzecz jest fajna, że to nie jest daleko. To znaczy, daleko spray nie jest od miejsca docelowego, tylko... Kurczę, w sumie to mało czasu mamy, a zobaczcie, że już zostało nam tylko 3 minuty, troszkę ponad. Czyli 3 godziny w świecie gry tak naprawdę. A to jest naprawdę niewiele. Dobra, musimy się naprawdę spieszyć. O, no nie! Znowu ci okropni kierowcy. Ludzie, czy oni się kiedykolwiek nauczą jeździć? Oni naprawdę chcą zrobić wszystko, żeby tylko nie udało mi się zdążyć. Daj mi ten samochód, gościu.
twoja wina. Po prostu ludzie, kto ich uczył jeździć? Naprawdę ja jestem chyba najlepszym kierowcą w całej tej grze. Reszta nie umie, po prostu nie potrafi jeździć. Dobra, szybko, szybko, gdzie te auto? Wow, jakieś super widzę. Ale nie mamy czasu, musimy się spieszyć. Chociaż takie auto pełno takich aut jest chyba, co nie? No jasne, że tak. Mi się wydaje, że gdybym znalazł takie auto też normalnie, to bym bez problemu mógł je też dostarczyć, aczkolwiek nie mogę tego zrobić, gdyż krótko mówiąc, nie wiem, jakie auta ja mam zdobyć tak właściwie. To jest problem, co nie? Ale jak na upartego, gdybym znalazł takie auto normalnie, legalnie, to myślę, że też by się dało. Bo te auta chyba są normalne, co nie? To nie są jakieś unikatowe, tak mi się wydaje. Bo już mi się wydaje, że takim jechałem. Chociaż nie wiem, nie pamiętam. Dobra, dostarczmy tutaj. Oczywiście wjedźmy troszkę głębiej, żeby nie było. Zobaczmy, czy się uda. Udało się. Udało się! Kolejny samochód dostarczony i znowu nie mam czym jeździć, ale za każdym razem jest tutaj auto tutaj na parkingu, więc nie wiem, chyba się respi tutaj samo tak z siebie. Więc to mi troszkę polepsza humor. No i zostało jeszcze ostatnie auto do dostarczenia. Mam na to... Ło, jak mało mam czasu! Powiedziałbym, że mam bardzo mało czasu. Dobra, naprawdę sprawa jest teraz istotna, znaczy jest ważna po prostu, bo ja muszę cholercia jasna dostarczyć to auto na czas, a tego czasu jest niewiele. Kurczę, gdzie to auto jest jeszcze, jak daleko bardzo. Jeju, jak daleko. Nie będę jechać skrótem, bo jakbym pojechał tędy skrótem, to pewnie bym się wypalił i tyle byłoby z mojej misji. Co nie, czas nagli. Tak, wszyscy muszą mi tu ostrzelać. Po prostu nie ma żywej duszy, która po prostu nie chce mnie zabić. Dobra, szybko, szybko, szybko. Może mi się udać, naprawdę może mi się udać. Teraz wymagam, moje umiejętności super jazdy wymagają. Ale nie wiem, dlaczego ten ogólnie zleceniodawca daje mi 5 minut, przepraszam, 5 godzin na zebranie 3 aut. No ludzie, to też jest chyba trochę lekka przesada, co nie? Co jak co, ale nawet to jest lekko. Dobra, może mi się udać, faktycznie. Tu gdzieś jest wjazd, okej, teraz spokojnie. Mam jeszcze dużo czasu, ale czas leci bardzo szybko. Wydaje mi się tak, jakby jedna sekunda to była jedna minuta. Tak szybko leci. O, chyba mi się faktycznie uda. Ledwo, ale uda mi się chyba. O, teraz dawaj, zamknij się. Uwaga, czas. Jest 25 tysięcy, tłum szaleje. Wszyscy się cieszą! Kolejna misja została wykonana! Oczywiście tu się zrespiło nam kolejne auto, które poprawia nam humor w tych ponurych czasach. O, tym razem domek jest chyba niedaleko, więc pójdę się zapisać. Czy już na dzisiaj koniec? Nie wiem, wydaje mi się, że już dzisiaj wykonałem sobie dwie misje. To dobrym akcencie będzie zakończyć. No właśnie nie jestem przekonany. No dobra, właściwie w sumie wykonałem dwie misje, dlatego w tym oto optymistycznym akcencie. Chociaż jeszcze jedno można by. Dobra. W tym optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek był troszeczkę krótki, bo nie przekroczył nawet 20 minut, aczkolwiek wykonałem dwie misje i jakoś tak nie czuję, znaczy nie mam po prostu ochoty na razie robić kolejnej. Tak więc życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania kolejnych części i do usłyszenia.